rana. Zaczynamy trasę Plesówka dzisiaj. Zaczynamy z Parku Pałacowego. Książąt Hochelberg von Ples. I słynna księżna Daisy. Tak, no to jedna karajza odbędzie się solo. Z racji tego, że Mariola dojechała do Pszczyny i zaczęły się problemy z korbą. Za duże luzy i zrobił się problem. Ja jadę właśnie trasą rowerową Plesówka. Liczę na to, że dzisiaj mi nie doleje. Także no, myślę, że już bezproblemowo wszystko się dzisiaj odbędzie. Póki co na trasie spotykam znajomych. Tutaj w zasadzie dwóch znajomych spotkałem. Pana Bogdana i mojego szkolnego kolegę też Mariusza, który mieszkał w Miliardowicach. Pozdrawiamy obydwu. A teraz mieszkał w Czarkowie. Także fajnie, fajnie, miło tak spotkać kolegę ze szkolnych lat. Trochę my tam pogadali, pozwoli się. A Mariola jedzie do domu, bo korba niestety się sypie. U mnie też coś się zaczyna dziać, ale jeszcze nie na taką skalę jak u mnie. Także tam sprawa jest dość poważna. Mam nadzieję, że u mnie się nic złego nie będzie działo. Z tego względu, że no planuję za tydzień jakiś urlop mieć. I nie wiem, co z tego będzie. A to już są okolice Kobiura. To jest dalej już szlak Plesówka. No i sprawa jest taka, że ostatnio chyba, że tu jechał wtedy, jak mi to koło pękło. No mam nadzieję, że żadnych niespodzianek nie będzie. Jakichś takich przykrych. Co ciekawe, to przeważnie jak tutaj jadę, to jakiś deszcz padze i teraz też się tak dzieje. Zaczyna coś kropić. Mam nadzieję, że na tym kropieniu się skończy. Tak, no to już nic innego jak Kobiór. Jadę sobie tą drogą właśnie z Kobiura na Suszec, trasą rowerową Plesówka. Coś tutaj pogoda się chrzani. I tutaj jest oczywiście przystanek zawsze, bo jest Maryjka Branicka. Zawsze warto się tu zatrzymać, pomodlić, pożykać, jak to po naszym gadałym. Takie urokliwe miejsce. Figura Matki Bożej z Dzieciątkiem. Obrazy są. Łapki. Majówki tu odprawiają też dość często. Bardzo, bardzo fajne miejsce. Takie duże różańce, świeczki na baterie. Tak, słusznie, bo to w lesie to na baterie. Kwiatki żywe, sztuczne. Także fajnie, fajne miejsce. Takie duchowe. Deszcz nie padze na tę Maryjkę. Woda szuno jest.
Tak, no to już wyjeżdżamy z tego lasu. Ten odcinek tutaj jest najgorszy. Siostra tu miała wypadek, jak my tu ostatnio rozjechali. Teraz coś się nam pogoda pierwniczy znowu dzieje. Turysto, jesteś na terenie prywatnym. Po przejeździe zamknij bramę. Dziękujemy. I to też tak zrobiłem. Jest kamień FP. Kamień księstwa pszczyńskiego. Chyba to się otwiera. To się otwiera. Nic się nie otwiera. Aha, to się otwiera. Dobrze. Jest kamień tutaj. Tak, księstwa. Księstwo pszczyńskie FP. Super, o jest, tak, lepiej go widać. No, faktycznie. Tak, ludzimy za ten rower. I pojedziemy za chwilę tam do Suszca i Suszca do Pawłowic. Tak, to jest Suszec, ulica Baranowicka. Przejadę. Zaraz będziemy chyba skręcać. Szlaki rowerowe są, ale kiepsko oznakowane. Zakład chyba jest. Liwiarnia u Pietra. Suszec Baranowicki. Szlak dojazdowy. Inny szlak rowerowy wokół Rudziczki. Zobaczcie, jak to tu wygląda. No fatalnie. Fatalnie. Słówka to jest to niebieskie. Czyli jademy na Koryry teraz. Warto też dodać, że mieszkańcy tutejszych terenów przeżyli chwilę grozy kilka dni temu, jak zobaczyli trąba powietrzna na niebie. Naprawdę nie zazdroszczę tego widoku. Ja widziałem trąbę powietrzną rok temu w Kaniowie. Także no na pewno nie jest to przyjemny widok. Na szczęście tutaj nic się nie stało. No tam w Kaniowie doszło do dość poważnych strat. Także chroń nas Panie Boże przed takimi zjawiskami. Co tu nic nie ma. Jakie ciekawe. No i musimy się trochę wrócić do Suszca. Na co się mi tu cały czas popadnie. Mariola jest już w domu. Tam podobno też leje.
śmiertelne w ogóle. To poprawki. Oj, słyszałem, się nie poszarał. Gdzieś te deszcze się tracą. Na szczęście. Mam nadzieję, że już ich nie będzie. Oznakowanie się tutaj jakoś pojawiło lepsze. Ale tam Ryry Suszec fatalnie oznakowane, jakby nie bajk komputer pro. Nawigacja to bym raczej się stracił. No już mam 50 km przejechane, czyli nie ma tak źle. Jeszcze drugie tyle i stówka by wiem. Bo ja jednak wolę się ruszać, aniżeli jakieś laptopy oglądać. A, nie ukrywam, że ja też siedzę przy komputerze, no ale w końcu jakieś te filmy trzeba zmontować, nie? Ale to jest sprawa trochę drugorzędna. No najpierw to trzeba jeździć, ruszać się, znajomych spotykać, dwóch znajomych spotkałem, jak już bym powiedział. Był pan Bogdan na Wale i był Mariusz na rynku w Pisztynie, w którym chodziłem 16 lat do szkoły, do trzech szkół w zasadzie, chociaż dwie były w tym samym budynku. 8 lat podstawówki, 3 lata zawodówki i 3 lata technikum. Także jest co wspominać. Jest znak, że jadę prosto. No, nie, nie jest na drzewie. No. Sfatygowany dość prosto. No i tak jak już powiedziałem, tutaj w tym rejonie właśnie ta trąba się formowała. I pół biedy, że trafiło właśnie na taki teren, gdzie są pola. No bo Bóg jeden wie, co by tu mogło być, a to było dość duże ta trąba. Zresztą myślę, że zobaczycie to na zdjęciach. I naprawdę nie polecam czegoś takiego doświadczyć. Ani bym w życiu nie chciał. No dlatego, że domy bardzo mocno potrafi pokiereszować, a niektóre w ogóle zniszczyć. Także chroń nas, Panie Boże, przed jakimiś tornadami. A to, co tutaj było, to już miało takie rozmiary do Szwecji. Ale spekulacje są, czy dotkła ziemi, czy nie. Jedni gadają, że dotkła, drudzy, że nie. No raczej takich jakichś zniszczeń tam w lesie nie odnotowali. W ogóle nie odnotowano tutaj zniszczeń. Bardzo dobrze. Ale no takie zjawiska tutaj w naszym regionie coraz częściej się pojawiają i robi się naprawdę nieciekawie. Co by było, jakby na przykład tutaj teraz się znowu pojawiła i szłaby prosto na mnie? No Roba byłby posrany ze strachu i myślę, że chyba z konieczności próbowałby się dostać do którejś chałupy, no bo za bardzo wyjścia bych nie miał. Przed trąbami się nie schowiesz kądś pod drzewem, ani tam na polu, ewentualnie pod mostem, ale na szczęście nie ma. Jest to cholernie niebezpieczne, bo właściwie na otwartej przestrzeni się nie idzie schować, bo taka trąba naniesie różnego rodzaju dziadostwa, jakichś śmieci, nieśmieci. I można jeszcze tym w łeb dostać. Tak więc no nie byłoby wyjścia, tylko do kogoś do chałupy się schować. No to Mizers. Kolejny raz oznakowanie w dobrym stanie. Masło maślane, ale jedziemy.
pozdrawiając oczywiście Pisarzowica i pana Wojtka. Zobaczcie, w jakim to jest stanie. No fatalne, fatalne. Tak, wjeżdżą z Mizerowa do Warszowic. Tu mamy chyba jakiś opuszczony obiekt. Na to wygląda. A, tam są jakieś stawy po prawej stronie. Troszkę lasku i stawy. Oznakowanie na drzewie jest jeszcze w miarę widoczne. Tak jest znakowany jako 178N na mapie. No to musiało więcej trochę popadać. Ale tu ma tak tragicznie jeszcze z tym deszczem. Tak, i teraz jakieś stawy powinny być po prawej stronie. A, to już Warszawice mijają. Czyli już Pawłowice, no proszę. W tej Warszawicach za długo nie był. I są stawy. Niewidoczne za drzewami, ale sobie. No to już są Pawłowice. DK81. Tam jest fotoradar, jakby kto nie wiedział. Fajnie. No ale ta plecówka w tych Pawłowicach też nie za bardzo oznakowana. Jeździ mi się chce, trzeba by było kajść na jakieś kebaby albo coś. Jakiś łobiot zajść. Będzie w Pawłowicach, tutaj jest jakiś szynk. Aj, to jest droga. Tak główno tutaj. No to plecówka przejechano. Zgodnie z obietnicą. Tak, no to już Pawłowice, plecówka przejechano. Tutaj się kończy. Czyli w sumie 44,5 km do Pszczyna Zamek. Tam jest ten czerwony traktor Eisensteinów, który żech niedawno przejechał. Wtedy żech obiecał, że plecówkę też przejadę i to dzisiaj się stało. Tak, no i super. Jeszcze jest jakiś niebieski szlak dookoła Pawłowic. Tu widzę, ale tutaj się nie zaczyna. A nie, to są granice Pawłowic. Co ja tego wiem? Widziało, nie? Przepisy ruchu drogowego. Chociaż tu jest nieoznakowane. Tak, roba mu w torbie kebaba. Jakiegoś tam igrzela. Trochę się
zmartwił, jak go uwidział, bo jest faktycznie mega XL. Więc jadę w jakieś takie zaciszne miejsce bardziej, żeby go zjeść. No tam mi się to trochę nie podobało, bo tam jakieś menele chodziły. Zjadłbyś teraz musę. No jeszcze mamy czasu, a czasu. Ja. Ulica Wodzisławska, dawniej generała Świerczewskiego. Wiecie, jak to jest z tymi drogami na obszarach kopalnianych. Pierwsze dwa lata będzie w miarę ok, a potem już będą szkody górnicze i będzie 3 lata. Zresztą jak się pnie. Ja tu na tych pniach siednę i zjemy to, a jak nie zjemy, to zostawimy na potem. Bo to jest dość wielki. Zapasowali. A, jest, dobra. Taki dziób na żarcie. Bo oczywiście jeździ po budowanych drogach. Tego kebaba, że nie zjadł do końca. Trochę się przeliczył z jego możliwościami. Że tak powiem, nie dałem rady. O. Teraz już nie jadę żadnym szlakiem. No ta plesówka to fajna trasa. Tyle, że no to oznakowanie tam od Suszca do Pawłowic jest już zarywne. To trzeba tam poprawić. I bez Bike Computer Pro no nic z tego, nie do rady. Ja w tym żyję. Ale tam jeszcze jest kącek starej drogi. Jak to tu szło? No to tu jest zmienione. Tutaj już to do lasu chodzi. Co tu idzie? A tam co idzie? To się wraca. I to ja się nie będę wracał, ale tu jest jakiś chodniczek. I oczywiście flaszki nawyciepowane. Syf, burdel. Musi być, nie? No byłem głodny, ale nie aż tak głodny, żeby to całe zjeść. Przeliczyłem się trochę z tym. Ale tak jak godą, jedzenia się nie wyciepuje. Jedynym się należy dzielić. Jakkolwiek dziwnie to brzmi w czasach pandemii, tak jest to nadal aktualne. Nie wyciepuje się jedzenia, pamiętajcie. Trzeba się cieszyć, że mamy co jeść. Bo inni głodują, tak jak w Korei Północnej czy w Afryce, nie mają co jeść, a u nas się jedzenie od mnóstwo wyciepuje. Tak być nie powinno. Tak być nie może. Ale wyjechał. O, na główną drogę. Jastrzębiu. To zahoczymy o Jastrzębie. Euroregion Śląsk-Cieszyński, Teszyńskie Stresko. A to jest gówno prawda. Bo
po Jastrzębie nigdy nie leżało na żadnym Śląsku Cieszyńskim. Wszystko efekt działalności kopalni na tej drodze. Tak, w tej chwili jestem znowu w okolicach Jastrzębia, tutaj Golasowice są. Jestem na trakcie Reichensteinów. Nie będę go za bardzo pokazywać, tego traktu, dlatego że on 3 tygodnie temu był pokazywany, więc jadę tylko fragmentem tej trasy. Lubimowice. W każdym razie skracam tej drogę. Nie jadę tam na Zobrzewnicę, no bo to już by było za daleko. Jak na mój dzisiejszy wynik. A jutro trzeba wstać do roboty na 6, więc nie szalejmy. No i w tym momencie znowu jadę na trakt Reichensteinów. Tak, tu jest ten kebab, to ja go tu wtedy jadę. Tak, osiągnąłem już prusko-austriacką granicę państwową, słupek pośredni numer 3, a ja jest dokładnie w tym oto terenie tutaj, koło Bąkowa, niedaleko. Słupków chyba nie ukradli, mam nadzieję, sprawdzimy. Tak, już jest na horyzoncie kolejny słupek, ten to był główny słupek, jest jakaś jedynka i dwójka powinna być, ale nie będę iść tu. A jedynka jest tu właśnie. Jeszcze jest dwójka na trasie. Tu jest bodajże 20. Ten. I tak jest. Ja już jadę z Bąkowa do Prusznej. Takim oto traktem leśnym. Przypadkowo znalezionym. Kiedyś, ale bardzo fajna trasa. Przyjemność. No i co? No i moje prognozy dzisiaj się zaczęły sprawdzać, że miało tak przez środek dnia być z lekkim deszczem, a pod wieczór ma się wszystko wybrać i będzie jasno, klara. I to się sprawdziło. I bardzo dobrze. No ja nie miałem zamiaru do chałupy jechać tak w czas. No w chałupie jak się siedzi, to no ludzie umierają. I tracą czas przy komputerach, laptopach, smartfonach. A to przecież nie o to chodzi, żeby się wnerwiać, żeby różne urządzenia uruchamiać, tracić czas niepotrzebnie, magazynować kilogramy, a tu trzeba te kilogramy tracić przecież. Kurde, ale mam towarzysza. No bo tu są barany, owce i jest wypas. I są bramy i trzeba te bramy otworzyć i zamknąć. O, nogi już trochę czują te kilometry. Dzisiaj jeszcze ten COVID daje się we znaki.
jeszcze długo się nie będzie, że tak powiem, spokojnie bez tego jeździć. No ale tak już mamy 84 km. Ja ujada powoli do chałupy. Pomału ku chałupie. A też już jest piąto wieczór. A przypominam, że jutro trzeba o 4 rano jechać do roboty. Na 6. A ja wstaję o 4. I tak gdzieś już o 4:30 jada rowerem do roboty. Ktoś by powiedział, ale ci się chce. A ja mu powiem, że jak tobie się chce jechać autem, to mnie się chce jechać rowerem. Ty więcej smrodzisz, stoisz w korkach, denerwujesz się, a ja mam to gdzieś. To już pierściec, ja wjadę w stronę chałupy. Jechałem tam przez Ochaby, a nie nagrywałem tam za dużo. Zresztą no to są tereny, które są tu bardzo dobrze znane. Śląsk Cieszyński, powiat cieszyński. Jak tam tego rany sklep. Wygorany sklep. Pierwszy. 102 kilometr. To jest miejscowość Iłownica. I od tutaj jest nad Stawami. Takie oto fajne krajobrazy. No u nas w tym tygodniu doszło do wypadku nad stawem w Ligocie. Facet się chciał schłodzić. No i że tak powiem, schładza się już na wieki. Utopił się. Także nie róbcie tego. Nie właśnie do stawów. Bo tutaj dna nie widać, a jak widzicie, to i różne rzeczy się przytrafiają w tych stawach. No my się za bajtla też kąpali w stawach, ale nie róbcie tego naprawdę. Lepiej żyć. No i żeby było śmieszniej, no spotkałem kolejnego znajomego. Tym razem też rowerzysta, też jechał na rowerze. Generalnie rzecz biorąc, skąd my się znamy? No z Miliardowic się znamy, ale jechaliśmy swego czasu razem na pielgrzymkę do Częstochowy. A jak już temat pielgrzymki do Częstochowy został poruszony, to mam pewien plan co do tego, ale niestety jedno jest pewne, że roba do Częstochowy na rowerze całkowicie nie pojedzie, bo jeszcze po tym koronawirusie trochę niepewnie się czuję na takie dystanse. Ale jest pewien plan.
Na parkingach nie ma nikogo. Ale widać, że tu siedzieli. Tu w miłości dzisiaj nic nie wyszło, nikogo nie ma. Nie ma nikogo do oglądania. A więc Roba już was z tego miejsca pożegnał. Trasa losówka, no przejechano, trasa fajną, ale niestety z oznakowaniem jest kłopot. W większości trasa wiedzie przez takie tereny wiejskie, mało uczęszczane. Najtrudniejszy odcinek jest przy Suszcu w lesie. No ale nie może być cały czas pięknie. Generalnie rzecz biorąc polecam tą trasę 44 km, bo do Pawłowic, a już jest prawie, że u siebie, także dziękuję wszystkim za uwagę i do zaś.